graliśmy z drużyną, która podobnie jakby rozpoczęła ten sezon niekoniecznie dobrze. Byliśmy na fali wznoszącej i jechaliśmy z myślą po to, żeby wygrać. I były ku temu szanse i okazje. I żałuję bardzo, bo myślę, że ten wynik dla jednej i drugiej drużyny jest takim wynikiem, który nikt nikomu nie daje. Myślę, że to my byliśmy bliżsi wygrania tego meczu i dlatego podwójnie przykro mi, że zdobyliśmy tam 3 punktów. Wie pan, czołówka tabeli jest od dawna ukształtowana, tam niewiele się zmienia. Dwie drużyny, które zdecydowanie przewodzą stawce to Podbeskidzie i UKS. Natomiast walka odbywa się tak naprawdę o 3., 4. miejsce i póki będzie ta możliwość i będziemy w grze, chcemy o nie walczyć. Także na pewno ta różnica punktowa między Flotą a Piastem Gliwice nie jest duża i na pewno Sandecję stać na to, żeby być wysoko w tabeli. Nie, jest to kolejny mecz, tak jak każdy inny. Mieliśmy, wiadomo, były święta, jest tygodniowy mikrocykl treningowy, także trenujemy normalnie, dzisiaj mamy tylko i wyłącznie rozruch. Gramy mecz o 19:00, nie było żadnych jakichś dodatkowych przygotowań, tak jak przed każdym innym rywalem. Forma jest zawsze taka jak wynik ostatniego meczu. No, zremisowaliśmy, wcześniej wygraliśmy 3 mecze z rzędu, także myślę, że jesteśmy na fali wznoszącej i oczekuję tego po meczu z Termaliką. Gramy u siebie, jesteśmy faworytem tego spotkania i każdy inny wynik niż zwycięstwo Sandecji będzie naszą porażką. Zmiany na pewno będą, wypada za kartki Marcin Chmiest, natomiast no, będą to, wiadomo, ktoś musi wskoczyć za Marcina, natomiast nie przewiduję żadnych innych jakichś rewolucji w składzie, bo na tą chwilę tego mój zespół nie wymaga. Wie pan, to będzie zupełnie inny mecz. Piast jest zespołem z czołówki tabeli, natomiast Termalika broni się przed spadkiem. Termalika nie przyjdzie tutaj grać otwartej piłki, także myślę, że w każdym meczu można coś poprawiać i po każdym meczu można wyciągać wnioski. I o to chodzi, natomiast no, są to zupełnie inne drużyny, także myślę, że to jak graliśmy na Piaście, a to jak będziemy grali u siebie, to będą dwa zupełnie inne tematy. Awansują tylko i wyłącznie dwie drużyny, także można się bić tylko i wyłącznie o 1., 2. miejsce, żeby awansować do Ekstraklasy. Natomiast czy wykraczam dalej? Zawsze trzeba troszeczkę dalej patrzeć, trzeba przygotowywać okres przygotowawczy, trzeba przygotować sparring partnerów i w tym kierunku podjęliśmy już działania. Będzie to klasyczny rozruch przedmeczowy, także nie będzie tam nic takiego, na co trzeba było zwracać uwagę. Chciałbym, żeby piłkarze się zapoznali. Dużo techniki, dużo zabawy, luźna gierka i to wszystko.